Sara. Picasso. Dokładnie. Dobrze pan zrozumiał, teraz słychać dobrze? Dobra, selektor lewy, prawy? No to chyba nie ma znaczenia akurat w tym przypadku po stronie pasażera, czyli prawy. Prawy. Dobra, który rocznik Sary Picasso? 2007. Dobra, to ma znaczenie, że może być, wie pan, jakiejś firmy niedostępny po prostu lewy, tak? No, rozumiem. Prawy. Rozumiem. Trzeba sprawdzać konkretnie. Już panu mówię. Ale nowe. Już sprawdzamy. Oczko? Nie ma problemu. Już panu mówię, jeszcze dwie hurtownie sprawdzimy, zobaczymy gdzie najtaniej. Dobra, jeszcze tu. Nie. Numer WIN bym potrzebował auto. Dobra, już panu mówię. A jutro taki reflektor mógłby mieć za 265 zł. Tak? Mhm. To jest najtańsza opcja, a najdroższa? To jest sprawdzone raczej, no styca, no nie ma tragedii. No jeżeli coś lepszego, no to już tylko oryginał wtedy. Już panu mówię. Oryginał, proszę pana. Pan Bohater, prawda? Wtedy Valeo. Oryginał 490 zł. Rozumiem. A czy blachy tak samo sprowadzacie? Tak. No to proszę zobaczyć prawy błotnik, tutaj ten przedni. Aha. Prawy przód, bo tak samo to jest od tego reflektora. On tam dostał strzała delikatnie. I akurat klosz jest uszkodzony, trzeba było reflektor zmienić i ten błotnik. Lepszy jakościowo błotnik, bo te tańsze tutaj nie zawsze dobrze pasują. 295 zł. Oho, czyli tutaj 260, 290, to się robi tam tak. Niecałe 600 plus lakierowanie jednego elementu. Teraz ile tak się kształtuje? 300 do 500? No, dokładnie. Zależy chyba jaki warsztat, nie? Mhm. Ale tak nawet bardziej 3,5 się już zaczynają ceny raczej. No. Ciężko. A to będzie tak samo, że tą blachę mi zdejmą i od razu założą nową blachę tak. I polakierują? Tak, jak tak. Gdyby z całą robocizną. Znaczy, wiadomo, pomalować tylko, nie? No tak, no malowanie, znaczy, ale... Jeszcze w lepszym wariancie, no to tym bardziej śmiało można zakładać. Też dorawki zakładałem w zeszłej zimie, bo oho. Też przygody miałem. No, bez no, problemu. No. Też pan miał Xarę Picasso? Nie, nie, do innego auta. Ja wiem, wy chłopaki to jeździcie Mercedesami albo Audiczkami, albo jakaś BMW, nie? A to Zivkol. A co, nie to jest to? Jeździ Oplem, a ja Land Roverem. No, a wie pan ile ja mam samochodów aktualnie? Dużo pewnie. No właśnie, i w Niemczech stoi od groma i w Polsce też. Ale ten dlatego się ciągle pytam o te części, bo tutaj mi znajomy zrobił taką ofertę. No wie pan, powiedział 450, ale ja wiem, może z 350 za tą Xarę bym mu dał, nie? Opłacałoby się? Halo? Czy taksary nie są chodliwe? Halo? 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 Halo, słyszy mnie pan? No słyszę, no. Tak coś przerwało. No, no. Tak właśnie mówię, opłacałoby się to brać na Polskę, żeby jakaś dziewczyna sobie spokojnie jeździła, czy nie? No wie pan, to już od pana zależy. No ja tutaj nie mogę nic panu powiedzieć, no. No rozumiem, rozumiem. No, także. Zobaczymy, zobaczymy. Jak zejdzie trochę sceny, to może zaryzykuję, nie? No pewnie. No jasne. Czasami,
czasem warto, nie? Jeszcze postawię u was pod sklepem, to mi sprzedacie, będziecie mieli 20% i już, nie? No mówicie tego? My się zawsze dogadamy. No jasne. No, to dzięki, na razie, do widzenia.